Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku i dziś kolejny raz poruszymy top 5. Top 5, a tym razem będą to płyny micelarne. Mamy już przerobione żele oczyszczające, mamy już przerobione pianki oczyszczające. Czas na płyny micelarne, a po nich pojawią się również balsamy oczyszczające. A dlaczego płyny micelarne? No zapewne każda z Was pamięta ten moment, kiedy w ogóle ten produkt typu płyn micelarny pojawił się na naszym rynku i najwięcej marek, które oferowały właśnie tego typu kosmetyk, największą ilość stanowiły marki dermokosmetyków i zapewne większość z Was słyszała, chociaż słyszała, niekoniecznie używała ten kultowy, można by było powiedzieć, płyn micelarny marki Bioderma. U mnie niestety ten produkt się nie sprawdził, ma coś w składzie, co podrażnia moją skórę, a tutaj przy okazji chciałabym zaznaczyć, żebyście pamiętali o tym, że ja posiadam skórę mieszaną, wrażliwą, która często ulega różnego rodzaju podrażnieniom i też pod tym kątem najczęściej testuję różnego rodzaju kosmetyki, ale nie tylko. Na potrzeby właśnie tego filmu Top 5 sprawdzam też na mojej skórze i proszę moich bliskich o testowanie różnych kosmetyków, moich bliskich, którzy mają też inny typ skóry jak ja, żeby można było Wam tutaj zaproponować jakieś ciekawe produkty. No i dzisiaj przerobimy sobie taką piątkę kosmetyków, które są z różnych półek cenowych, różnych marek oczywiście, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Mają dobre składy, nawet powiedziałabym bardzo dobre składy i wszystkie z tych płynów micelarnych, które Wam dzisiaj przedstawię, bardzo dobrze oczyszczają w pierwszym kroku demakijażu. Dlaczego mówię o tym pierwszym kroku demakijażu? Musicie pamiętać, że płyn micelarny, tak jak pozostałe produkty oczyszczające, w składzie posiada substancje powierzchniowo-czynne w postaci miceli. Co to są micele? Wyobraźcie sobie takie małe kuleczki, zawsze mi się to kojarzy z Pac-Manem i zawsze się z tego śmieję. Takie kuleczki, które pożerają brud z naszej skóry. I mimo tego, iż większość producentów gwarantuje nam, że płynów micelarnych nie trzeba zmywać, prawda jest taka, że większość konsumentek niestety nie wie, jaki dokładnie micel znajduje się w składzie i czy jest to micel taki, który należy zmywać, albo taki, którego nie należy zmywać. Dlatego też zaleca się mimo wszystko, by płyny micelarne zmywać, żeby one służyły nam w tym pierwszym kroku naszego oczyszczania. One rzeczywiście będą bardzo ładnie usuwały makijaż, tę pierwszą warstwę, zabrudzenia z naszej skóry, ale prawda jest też taka, że jeżeli będziecie stosować tylko i wyłącznie płyn micelarny i nie będziecie stosować drugiego kroku oczyszczania, czyli właśnie mycia naszej skóry, czy to z żelem, czy to z pianką, czy z jakimkolwiek innym produktem, to przy dłuższym stosowaniu takiego płynu micelarnego i tych miceli, które na naszej skórze pozostają, skóra jest niedoczyszczona, mogą zacząć dziać się jakieś problemy. Mogą pojawić się wypryski, może też dojść do intensywnego przesuszenia naszej skóry. Ja mimo wszystko radzę Wam, byście ten micel zmywały, byście stosowały po płynie micelarnym drugi krok oczyszczania Waszej skóry. To, co jest bardzo fajne, jeśli chodzi o płyny micelarne, to również to, że są to takie preparaty, które składają się generalnie w swoich składach z lekkich detergentów, delikatnych detergentów dla naszej skóry, ale tak są one stworzone, właśnie te micele, że potrafią usuwać substancje takie jak na przykład silikony nierozpuszczalne w wodzie, ale takie silikony, które można z tej naszej skóry ściągnąć. I są to zazwyczaj silikony, które znajdziemy w kremach pielęgnacyjnych, czy na przykład w różnego rodzaju lżejszych podkładach. Oczywiście tych substancji, które usuwają micele z naszej skóry, jest dużo więcej. Ja tylko podałam Wam przykład, jeśli chodzi o silikony. Natomiast uważam, że jest to produkt, płyn micelarny jest to taki produkt, który jest niezastąpiony w takiej codziennej pielęgnacji naszej skóry. Pamiętajcie również o tym, że płyn micelarny zawsze dobieramy do typu naszej skóry.
Dlaczego? Dlatego, że producenci kosmetyków, oprócz tego, że w składzie takiego płynu micelarnego stosują właśnie te substancje powierzchniowo czynne, które będą oczyszczały naszą skórę, dodają też różnego rodzaju ekstrakty, a czasem nawet olejki, humektanty lub substancje wspomagające jakieś substancje czynne. I na przykład w preparatach w tych płynach micelarnych dla skór suchych możecie znaleźć emolienty, humektanty, dla skór wrażliwych możecie znaleźć pantenol, alantoinę, substancje kojące, łagodzące, a na przykład w preparatach do skór mieszanych i tłustych jakieś substancje, które będą też regulowały tą nadprodukcję sebum lub intensywniej oczyszczały pory skórne. Oczywiście płyn micelarny jest to produkt, który, tak jak powiedziałam, zmywamy. On ma służyć oczyszczaniu naszej skóry i nie łudźcie się na to, że on będzie dawał Wam jakieś efekty pielęgnacyjne wow na skórze, bo tak po prostu nie będzie. To ma być środek, który będzie oczyszczał Waszą skórę, pomagał Wam w takim, można powiedzieć, szybszym demakijażu i na pewno powinien radzić sobie dobrze z makijażem. No to jak zwykle zrobiłam już wstęp do dzisiejszego filmu, to teraz przejdziemy do omawiania tych top 5 produktów, które chciałabym Wam dzisiaj polecić. I pierwszy z nich to będzie płyn micelarny marki Basic Lab. Jest to płyn micelarny do skóry tłustej i wrażliwej. Równie dobrze sprawdzi się w przypadku skóry mieszanej. Duża butelka o pojemności, już Wam mówię, 500 ml i przydatności od otwarcia 6 miesięcy. Jest też wersja dla skór suchych, jest też wersja, z tego co pamiętam, dla skór naczyniowych. Ja zużyłam 3 opakowania tego płynu i jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo przypadł mi do gustu, uważam, że jest to świetny preparat, ma formułę, tak jak tutaj producent nam tutaj przedstawia na opakowaniu, przygotowaną, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia alergii, testowany okulistycznie i dermatologicznie. Bardzo dobrze, że jest taka informacja, ponieważ wiemy, że bez problemów możemy go stosować w przypadku demakijażu naszych oczu i muszę Wam tutaj powiedzieć, że ten płyn naprawdę nie podrażnił mojej skóry, ale też nie podrażnił okolicy oczu. Nie było absolutnie żadnych problemów. Naprawdę bardzo, bardzo łagodny. Co znajdziemy w składzie tego kosmetyku? No to zaczynamy. W składzie tego oto płynu micelarnego mamy na początku wodę, czyli bazę naszego płynu, a następnie delikatny detergent, pantenol, glicerynę, sok aloesowy, wyciąg z zielonej herbaty, ekstrakt z ogórka, ekstrakt z rozmarynu, alantoinę, antyoksydant, chelator, glukonian cynku, trehalozę, humektant, trzy konserwanty i sekwestrant. Bardzo dobry skład, świetnie skomponowany pod względem właśnie skóry tłustej i wrażliwej. Mamy substancje łagodzące, mamy substancje oczyszczające. Gorąco Wam polecam. Pamiętajcie, że linki do wszystkich produktów, o których dzisiaj Wam wspominam, znajdziecie jak zawsze w opisie do tego filmu. Kolejny kosmetyk, który dzisiaj również chciałabym Wam polecić, jest to oczyszczająca woda micelarna od marki Caudalie. I to jest taki produkt, po który ja sięgałam bardzo, bardzo często, zanim poznałam jeszcze ten oto płyn z Basic Lab. Uwielbiam do niego wracać, bo to jest woda micelarna, płyn micelarny, który sprawdzi się przy każdym typie skóry. Bardzo łagodna, bardzo delikatna, dobrze usuwa makijaż z tej pierwszej warstwy naszej skóry, oczyszcza ten makijaż, usuwa go, delikatnie też usuwa nasz makijaż oczu, radzi sobie praktycznie z każdym tuszem do rzęs. Jeśli chodzi o taki demakijaż naszych oczu, to tak się zastanawiam, czy zrobić dla Was film, taki, w którym pokażę Wam, jak prawidłowo oczyszczać oczy z makijażu, jak robić ten demakijaż, jak działać na nasze rzęsy i też jak działać, żeby tych naszych oczu nie podrażniać. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki film, właśnie żebym Wam opowiedziała trochę o tym, ale też pokazała, jak to prawidłowo wykonywać. No dobra, ale wracamy do tego płynu micelarnego, tej wody micelarnej. Tu mamy pojemność 200 ml, oczywiście ten produkt jest droższy niż płyn od Basic Lab, ale jest też dostępny w różnych pojemnościach,
kosmetycznych w sklepie internetowym polskiej marki Caudalie. Też bardzo często pytacie mnie, gdzie te kosmetyki można kupić. Ktoś mi napisał, że są już dostępne w Douglasie, więc trzeba by było sprawdzać. Ja nie mogę Wam tego potwierdzić, bo po prostu nie szukałam ich jeszcze w perfumeriach Douglas. Natomiast jeśli o mnie chodzi, to ja zamawiam kosmetyki marki Caudalie właśnie z polskiej strony, ze sklepu internetowego. Wysyłka jest momentalna, naprawdę bardzo się opłaca. No dobrze, ale co mamy w składzie tego oto płynu micelarnego? Tutaj z kolei znajdziemy nieco krótszy skład, ale uwaga, zaczynamy jak zwykle od bazowej wody, a następnie mam glicerynę, łagodny detergent, wodę winogronową, surfaktant, delikatny detergent, stabilizator pH, naturalny konserwant, modyfikator rheologii, związki zapachowe, ekstrakt z rumianku, kwas cytrynowy, sok winogronowy i dwa konserwanty. Także widzicie, skład jest krótszy. Mam w tym preparacie oczywiście wodę winogronową, z której słynie marka Caudalie i którą ja osobiście uwielbiam. I tutaj mówię o tej takiej wodzie winogronowej, wiecie, w buteleczce, w sprayu, która fajnie służy do odświeżania naszej skóry w ciągu dnia. Mamy delikatne detergenty, mamy naprawdę bardzo dobry skład, dwa konserwanty, żadnych substancji kontrowersyjnych, gorąco Wam polecam. Trzeci płyn micelarny, który jest u mnie nowością i który właśnie kończę, bo została mi tutaj już dosłownie jego resztka. To jest płyn micelarny od marki Biotanik z serii CBD Oil, czyli tej serii, która zawiera olej konopny w składzie i cannabidiol. Ja sobie pomału testuję kosmetyki marki Biotanik, żeby zrobić też dla Was film, w którym opowiem Wam o samej marce, bo też bardzo mnie dopytujecie, często mnie dopytujecie. Marka jest dostępna oczywiście w drogeriach Rossmann i ten płyn bardzo mnie zainteresował, również ze względu na swój skład i to, że zawiera między innymi wodę probiotyczną, ale nie tylko, bo probiotyki też są w składzie, zaraz sami się o tym przekonacie. Oczywiście ten olej konopny, cannabidiol, które fantastycznie wpływają na skórę. Probiotyki w ogóle coś niesamowitego, ja uwielbiam stosować je w kosmetykach do pielęgnacji mojej skóry. I ten płyn ma bardzo taki delikatny zapach, świetnie usuwa makijaż, bardzo dobrze radzi sobie z demakijażem oczu, nie podrażnia absolutnie skóry. Zresztą żaden z tych kosmetyków, które Wam dzisiaj pokazuję, nie podrażnia skóry. Będzie się tak naprawdę, poczekajcie, raz, dwa, trzy preparaty będą nadawały się do skóry suchej, mieszanej, tłustej, naczyniowej i wrażliwej. Jeden ten z Basic Lab będzie głównie do skóry tłustej i wrażliwej i też mam jeden płyn, który Wam za chwilę pokażę, który bardzo dobrze sprawdzi się w przypadku skóry mieszanej i tłustej. Ten polecam, naprawdę. Duże opakowanie znowu, mamy 400 ml. Świetnie, świetnie sprawdza się na skórze i bardzo dobrze sprawdzi się przy wszystkich typach cery. No dobra, przechodzimy do składu. Tutaj oczywiście znowu zaczynamy od bazowej wody, a następnie mamy łagodny detergent, olej konopny, cannabidiol, dwa probiotyki, pantenol, emulgator, konserwant, sekwestrant, kwas cytrynowy, konserwant, związki zapachowe i trzy zapachy. Także widzicie, skład też jest krótki, wszystkie najważniejsze substancje na początku składu, mamy olej konopny, mamy cannabidiol, mamy te probiotyki, mamy tę wodę probiotyczną oczyszczoną, jak dla mnie bomba. Czwarty produkt jest najdroższy, z tej półki powiedziałabym cenowej najwyższej, jest to kosmetyk z tych marek bardziej luksusowych, można by było powiedzieć. Ale jego skład jest świetny, ale również działanie. I mam na myśli tutaj wodę oczyszczającą, micelarną od marki Eisenberg z serii Start. Naprawdę bardzo fajny produkt, mimo tego, że o maleńka pojemność, bo ja mam tutaj 100 ml. Muszę sprawdzić na stronie, czy jest dostępny w większej pojemności i jak wygląda to cenowo, ale o ile się nie mylę, nie. No niestety, mała pojemność, wysoka cena, ale świetny skład i bardzo fajne działanie. Niesamowicie delikatna woda oczyszczająca, ale dobrze oczyszczająca.
Nie ma mowy o jakichkolwiek podrażnieniach, zaczerwienieniach, problemach ze zmyciem tuszu do rzęs, podrażnieniem naszych oczu, bardzo taki przyjemny też delikatny zapach, a co ciekawego znajdziemy w składzie. I uwaga, zaczynamy oczywiście od wody, a następnie mamy humektant, glicerynę, kolejny humektant, łagodny detergent, ekstrakt z moringi, ekstrakt z portulaki, hialuronian sodu, pantenol, roślinny konserwant, kolejny roślinny konserwant, emolien, emulgator, detergent, maltodekstrynę, konserwant oraz kwas cytrynowy. Skład, jak widzicie, bardzo dobry, produkt testowany dermatologicznie, ale również testowany oftalmologicznie, czyli pod kątem właśnie naszych oczu. Naprawdę wart uwagi płyn, jeśli macie więcej gotówki albo też lubicie inwestować w kosmetyki marek selektywnych, to myślę, że warto się nim zainteresować. I na zakończenie ostatni płyn, który moim zdaniem będzie idealny pod kątem skóry mieszanej i tłustej, jest to marka Sephora. Płyny z tej kolekcji Sephora Collection, chyba tak to się nazywa, z tych kosmetyków, które mają bardzo ciekawe, powiedziałabym w 90% naturalne składy. Zaraz zobaczycie, co tutaj się znajduje w tym oto płynie micelarnym. I jest to już również moje trzecie opakowanie. Jak widzicie, mam zapas. Jak tylko skończę, zostało mi tutaj dosłownie odrobinka tego płynu z Biotanik, to zabieram się za ten, bo jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Fajnie doczyszcza skórę w pierwszym kroku, zmywa makijaż, nie podrażnia, nie wysusza i radzi sobie również z demakijażem oczu. Co prawda, muszę Wam powiedzieć, że kiedy zaczynałam testować ten oto płyn, przy pierwszych testach odnosiłam wrażenie, że zmywając tuż do rzęs, pieką mnie oczy, że piecze mnie tutaj w okolicy oczu i byłam święcie przekonana, że jest to właśnie ten płyn. I mówię tak, na skórę sprawdza się rewelacyjnie, coś mi tutaj nie gra, jeśli chodzi o oczyszczanie oczu. Co się później okazało, zaczęłam testować też ten płyn w przypadku różnych innych kosmetyków, makijażu itd. I słuchajcie, to nie płyn był winowajcą tego, że piekły mnie oczy, ale tusz do rzęs, który wtedy stosowałam. I przy zmywaniu tego tuszu do rzęs musiała zachodzić jakaś tam reakcja, jeśli chodzi o sam tusz do rzęs, który po prostu podrażniał moje oczy. Kiedy zmieniłam tusz do rzęs, zaczęłam testować inne, żeby sprawdzić, czy też sobie radzi i czy też jest ten efekt podrażnienia oczu. Okazało się, że nie. Więc na pewno winowajcą był tutaj tusz do rzęs, ale ten płyn jest naprawdę świetny. Ja mam tutaj opakowanie 200 ml. Z tego co się nie mylę, na stronie internetowej jest dostępna mniejsza wersja tego płynu. Co znajdziemy w składzie? I uwaga, znowu zaczynamy od wody, a następnie mamy humektant, glicerynę, roślinny glikol, który jest rozpuszczalnikiem, łagodny detergent, zagęstnik, kolejny detergent, emolient, antyoksydant, związki zapachowe, konserwant, substancję aktywną, czyli ten cynk PCA, kwas cytrynowy oraz sok aloesowy i tyle. I znowu widzicie, mamy krótki skład, mamy substancje oczyszczające, mamy substancje właśnie takie jak emolient, które będą wpływały, że ta skóra nie będzie taka napięta po oczyszczaniu. Bardzo fajny produkt, wart również zainteresowania. No dobrze, moi drodzy, czyli podsumujmy sobie dzisiejszy film. Preparaty oczyszczające, płyny micelarne należy zawsze zmywać, a przynajmniej ja Wam radzę, żeby je zmywać. Będą one fajnie usuwały tę pierwszą warstwę naszego makijażu, doczyszczały lekko naszą skórę, usuwały zabrudzenia. Warto również pamiętać o tym, że płyny micelarne zawsze dobieramy do typu naszej skóry. I z tych dzisiejszych propozycji mamy tak. Dwa preparaty, które świetnie sprawdzą się w przypadku skór tłustych i mieszanych, i to jest właśnie ten od Basic Lab oraz ten z cynkiem od Sephory. I trzy preparaty, które będą świetnie sprawdzały się do każdego typu skóry, czyli mamy tutaj płyn micelarny CBD Oil od Biotanik, wodę micelarną, płyn micelarny od Caudalie oraz wysoka półka, czyli płyn micelarny Serie Start od marki Eisenberg.
Jestem bardzo ciekawa, czy znacie któryś z tych preparatów, o których Wam dzisiaj opowiedziałam i te moje top 5. Jeśli tak, to dajcie oczywiście znać w komentarzach, jak się u Was sprawdzają. A ja kończę dzisiejszy film. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność i widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!